Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiona Bronisława Norbertanka. Grób. W klasztorze sióstr Norbertanek w Krakowie, na Zwierzyńcu. Obraz. Przedstawia błogosławioną Bronisławę w chwili, gdy się jej Pan Jezus objawia. Życie. Niewiele wiadomo o życiu błogosławionej Bronisławy. Jeśli były jakie notatki w kronikach klasztornych, to zaginęły, jak wiele innych drogocennych dokumentów w czasie pożarów, jakie nawiedziły klasztor. Wiadomym jest jednak skądinąd, że Bronisława była siostrą stryjeczną świętego Jacka i Czesława. Wychowana na Śląsku w świątobliwej rodzinie Odrowążów, wyniosła już stamtąd cnotę pokory i wielkiej życzliwości dla bliźnich. W 16 roku życia za radą świętego Jacka wstąpiła do zakonu Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Odwiedzili ją tutaj święty Jacek, potem biskup krakowski Iwo Odrowąż i pouczali o doskonałości życia zakonnego. Słuchając tych nauk i idąc za tak światłymi wskazówkami, Bronisława łatwo dochodziła do świętości. W 1241 roku Tatarzy spalili Kraków, a następnie i klasztor Norbertanek. Bronisława uszła przed dziką hordą i ukryła się na Salwatorze, w biednej chatce jakiejś wieśniaczki. Stąd często udawała się na Sikornik i długie godziny na rozmyślaniu tam spędzała. Na tę pamiątkę zbudowano na Sikorniku kapliczkę pod wezwaniem błogosławionej Bronisławy. Dziś przechodzi się obok niej, gdy się zwiedza kopiec Kościuszki. Umarła w 56 roku życia, a papież Grzegorz XVI ogłosił Bronisławę błogosławioną w 1839 roku i wtedy wypowiedział owe pamiętne słowa. Polska, słusznie Matką Świętych zwana, z daru opatrzności Bożej dziś nową chwałę w Bronisławie pozyskała. Legenda. Życie zakonne Norbertanek jest surowe. Reguła ich nakazuje wiele umartwień, postów, czuwania w nocy, biczowania się itd. Błogosławiona Bronisława chętnie się poddawała regule, a nieraz i zaostrzała jej przepisy. Pan Bóg obdarzał ją za to łaskami i wynagradzał te dobrowolne umartwienia, które zresztą zawsze za wiedzą spowiednika swego czyniła. Kiedy pewnego razu błogosławiona Bronisława modliła się gorąco, objawił się jej Pan Jezus w koronie cierniowej z krzyżem na ramionach i rzekł: Bronisławo, krzyż Twój jest krzyżem moim, ale za to będziesz uczestniczką chwały mojej. Jednym z trudnych umartwień to milczenie. Bronisława umiała wzorową chęć do mówienia pokonać tak, że więcej milczała niż mówiła. Ale też przez to milczenie sprawiała, że zawsze była spokojna, niełatwo roztargniona, a dar modlitwy wewnętrznej sprawił, że często wpadała w zachwyt. Modlitwa. Panie Jezu Chryste, któryś w pokornym Twego krzyża naśladowaniu środki wznoszenia się ku Tobie zgotował sercom naszym. Spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem błogosławionej Bronisławy, której uroczystą obchodzimy pamiątkę, po cierpieniach doczesnego życia tego, zasłużyli stać się uczestnikami chwały Twojej, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem Świętym, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.